Dzień dobry, ja nazywam się Kacper Dudczak, Ford Autogrupa Lease, a dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować Forda Kuga w wersji ST-Line X. Będę prezentować Państwu jednostkę tylko i wyłącznie spalinową, czyli silnik benzynowy turbo doładowany o pojemności 1,5 litra. Łącznie jednostka generuje nam 150 koni. Ostatnio prezentowałem Państwu wersję ST-Line. Dziś natomiast jest to ST-Line X. Różnica w nazwie tylko i wyłącznie tego X-a, natomiast jeśli chodzi o samochód z zewnątrz, auto wygląda tak samo. Chciałbym jednak pokazać Państwu te szczegóły, które wyróżniają obie wersje, co myślę pomoże Państwu w wyborze samochodu. W wersji ST-Line X tutaj mamy LEDy statyczne z automatyczną zmianą świateł zmieniania na drogowych. Przejdziemy teraz tutaj do szyb bocznych. Szyby boczne mają dodatkową warstwę akustyczną, co przekłada się na jeszcze bardziej wyciszoną kabinę samochodu. Tylne szyby przyciemniane, standard dla wersji ST-Line X. Dodatkowo tutaj ten model akurat mamy wyposażony w lakierowane zaciski hamulcowe, co fajnie nam podkreśla ten sportowy charakter samochodu. Ten sportowy charakter także podkreśla nam lakierowany spoiler, który jest tutaj wydłużony podług wersji Titanium. Przechodząc jeszcze do bagażnika, ostatnio prezentowałem Państwu cztery sposoby otwarcia go. Dla wersji ST-Line X jest to już standard bez żadnego dodatkowego pakietu. Z ciekawostek, samochód wyposażony jest w aktywną ochronę krawędzi drzwi, która tutaj wysuwa nam się podczas otwierania drzwi. Kiedy zamykamy te drzwi, ta ochrona nam się chowa. Fajna sprawa, zapobiega to przede wszystkim tutaj uszkodzeniu drzwi, a także innego pojazdu na parkingu, kiedy wysiadamy. Przejdziemy teraz do przodu. Z podstawowych różnic pomiędzy ST-Line'em a ST-Line'em X to fotel kierowcy. Ten fotel kierowcy ma tutaj elektryczne sterowanie w 10 kierunkach. Jak przystało na tą wersję z charakterem sportowym, również obszycia czerwoną nicią, natomiast boki foteli z ST-Line X mamy obszyte skórką. Nagłośnienie w tym samochodzie to 9 głośników oraz subwoofer, co naprawdę daje nam bardzo dobry komfort akustyczny. Fotele również mamy regulowane, czyli przesuwane oraz regulacja oparcia, tak samo jak to w wersji ST-Line, co ostatnio Państwu prezentowałem. Natomiast to, co wyróżnia nam tutaj wersję z X-em, to podłokietnik z uchwytami na kubki. Tego w wersji ST-Line nie było. Teraz zabiorę Państwa na krótką przejażdżkę. Przejażdżkę rozpoczniemy po takiej drodze polnej z nierównościami. Auto mimo tych nierówności na drodze naprawdę fajnie się prowadzi. Przede wszystkim to zawieszenie się spisuje. Do kabiny nie dochodzą żadne niepokojące dźwięki. Autem swobodnie możemy przejeżdżać po takich terenach również. Dzięki temu, że ten samochód jest wyżej zawieszony, naprawdę fajnie się prowadzi. Teraz zaraz wyjedziemy tutaj na asfalt, gdzie pokażę Państwu przede wszystkim zachowanie tego auta na standardowej nawierzchni oraz jego przyspieszenie. A także to wyciszenie kabiny, bo naprawdę jest ono świetne. Wjechaliśmy teraz na nawierzchnię asfaltową, gdzie pokażemy, jak to auto się zachowuje. Przede wszystkim, jeśli chodzi o skrzynię, jest ona naprawdę dobrze zestrojona. Bardzo przyjemnie przebiega ten proces zmiany biegów. Wersja ST-Line też charakteryzuje się sportowym zawieszeniem, dokładniej tym ułożeniem środka ciężkości, który pozwala na to, że samochód trzyma się drogi, jest bardzo przyklejony do tego asfaltu.
dzięki temu zbieranie zakrętów nawet z wyższą prędkością jest całkowicie bezpieczne. Auto bardzo dobrze spisuje się na zakrętach. Naprawdę, gdy prowadzimy ten samochód, czujemy to przyklejenie do asfaltu. 150 koni w tym samochodzie naprawdę dobrze się spisuje. Duża dynamika, śmiało możemy wyprzedzać drugi samochód i tej mocy nam nie brakuje. Spalanie przy tej wielkości samochodu około 7 litrów to naprawdę dobry wynik. Mam nadzieję, że różnice tutaj, które Państwu wskazałem, pomogą w wyborze samochodu oraz jego doposażenia. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani tą wersją bądź też innymi wersjami marki Ford, serdecznie zapraszam do Opatówka koło Kalisza, do salonu Forda.